nie kodu na sztywno, nie modyfikując w żaden sposób tego, co jest bazowo w WordPressie i korzystając z natywnych funkcji, bardzo łatwo jest się do tego wpiąć, bardzo łatwo jest założyć pętlę, korzystając z tych informacji, bardzo łatwo jest je filtrować. Tak więc jeśli potrzebujecie projekt nietypowy dla klienta, który przychodzi i mówi, chciałbym coś, co wydaje się wam trudne w zrobieniu, warto rozważyć naukę custom postać i naukę WordPressa, czy można w ciągu tygodnia opanować metodę robienia tego typu rzeczy i pisania pętelek. Jest to naprawdę proste. Zasadniczo wszystko powiedziałem. Sami możecie sortować, tworzyć i opisywać content tak jak chcecie. Czyli w gruncie rzeczy z małą modyfikacją menu możecie stworzyć CMS-a dla klienta, który będzie wyglądał od początku do końca tak jak skrypt napisany od zera, a wy napiszecie w gruncie rzeczy, nie wiem, 200 linijek kodu. Bardzo wygodne rozwiązanie, polecam. Czemu warto? Tak w paru słowach. Bo jest darmowy, otwarty i świetnie udokumentowany. I teraz jest na tyle świetnie udokumentowany, że dokumentacji szuka się po prostu w Google i strony WordPressa, cały kodeks WordPressa zawsze wyskakuje pierwszy. Ja pamiętam wszystkie funkcje, z których piszę, więc zasadniczo jak potrzebuję dokumentacji do funkcji, wpisuję ją w Google, zawsze na pierwszym miejscu jest kodeks i tam mam opis całej funkcji od początku do końca bardzo dokładnie z przykładami. Więc nawet jeśli pojawia się coś nowego, można w ciągu chwili mieć gotowe rozwiązania, zasadniczo out of the box, żeby zacząć pisać. Bo rozwija się szybko i dynamicznie. I moim zdaniem jest to bardzo istotne, jeśli planujecie swoją przyszłość z jakąś platformą. U mnie wygląda to troszkę inaczej niż u wielu kolegów, którzy tutaj wydaje mi się mówili o Linuxie. Myślę, że bardziej tak jak u Michała, że ja żyję z tego. No, jeśli WordPress się okaże być złym systemem, to będę gorzej żył. Jeśli WordPress nie będzie rozwijany, a coś innego będzie rozwijane, to klienci nie przyjdą do mnie. I przechodząc do dokumentacji, jeśli nie będę mógł się nauczyć tego, co mi napiszą, bo skrypt nie będzie udokumentowany, no to nie będę mógł robić tego, czego klienci ode mnie chcą. A w WordPressie poza świetną dokumentacją mamy pewność tego, że naprawdę dynamicznie się rozwija. Aktualizacje są bardzo częste, są cały czas wspierane przez Mata, który jest autorem tak naprawdę i osobą, która się opiekuje całym WordPressem. I jest to o tyle fajne, że Matt opiekuje się WordPressem z charyzmą, którą można by porównać do świetnej pamięci już Steve'a Jobsa, który opiekował się Apple. Jest naprawdę osobą, która mnie inspiruje i zachęca do tego, żeby się tym skryptem interesować. Bo w wielu strefach wyznacza standardy. Dla mnie, jako dla dewelopera, custom post types i multi-site, rozwiązania otwarte są standardem, od którego bym już na ten moment nie odszedł. Nie wyobrażam sobie innej organizacji mojej firmy niż multi-site, gdzie wszystko mam pod ręką. Nie wyobrażam sobie na ten moment pisania CMS-ów, bo słuchajcie, w dzisiejszych realiach, kiedy przychodzi do was klient, ten sam klient zapłaci wam 3 czy 4 tysiące bez względu na to, czy wy to napiszecie od zera, czy napiszecie to z wykorzystaniem WordPressa. A prawda jest taka, że jak napiszecie to z wykorzystaniem WordPressa, będzie bardziej zadowolony, będzie ładniejsze, bardziej sprawne, bardziej przetestowane. I no, dla mnie osobiście na ten moment pisanie od zera nie jest nigdy opcją, bo mógłby się uczciwie nie stać mnie na to. Łatwo się go nauczyć. Słuchajcie, to jest bardzo istotne. Zacząłem się uczyć WordPressa, kiedy nie umiałem linijki PHP, a po godzinie umiałem podpiąć CMS-a do strony. I to jest dość fajne dla wszystkich osób, które zajmują się kodowaniem HTML-a i XHTML-a, a nie znają się na PHP. Jeśli zajmujecie się HTML-em i XHTML-em, chcielibyście podpiąć sobie WordPressa, jeden warunek, nie piszecie w tabelach. Bo jeśli piszecie w tabelach, nie wygenerujecie sobie HTML-a, można zrobić własne pętle, ale wtedy musicie znać PHP. Więc jeśli piszecie beztabelkowo, zasadniczo w ciągu jednego wieczora możecie wziąć swoją stronę i podpiąć pod CMS-a, nie musicie szukać programistów, którzy będą wam pisali własny CMS, który i tak będzie gorszy w moim odczuciu. Więc to, że łatwo się go nauczyć, jest naprawdę istotna i jeśli byście chcieli, to polecam taki tutorial w sieci, nazywa się So you want to make WordPress themes, ha? Wystarczy zgooglować So you want to make WordPress themes. Jest świetny tutorial krok po kroku, jak zrobić szablon, który pokazuje, jak korzystać z tagów i wszystkich podstawowych elementów. Wsparcie społeczności. Słuchajcie, sam się udzielam w społeczności WordPressa, zacząłem się udzielać, bo wiele osób mi pomogło i wsparcie jest naprawdę nieocenione. Niestety nie polskie wsparcie, tak więc w szczególności jeśli szukacie pomocy, wsparcie zagraniczne jest nieocenione. W Polsce jest niestety troszkę taki ciężki polskiej mentalności typu no, use the fucking Google, albo przeczytaj dokumentację zamiast pisać na forum. W Stanach tego nie ma, w Stanach jest chyba założenie, że ludzie są głupsi niż w Polsce, tak więc chętnie się im pomaga. Ale wsparcie jest naprawdę nieocenione.
I słuchajcie, dalej, dla osób, które tutaj w szczególności są kodejami, które chciałyby mieć szansę na deployment własnych projektów bez współpracy z programistą. Widzieliście, ile jest wtyczek? Prawie 17 tysięcy, 16 700 wtyczek. Przy takiej ilości wtyczek praktycznie każde rozwiązanie macie out of the box, jakiego potrzebujecie. WordPress ma też założenie, żeby nie pisać tego kodu, który został napisany drugi raz. I na przykład wtyczki, które są duplikatem jakichś innych wtyczek, nie są ciepło przyjmowane w społeczności. Więc jeśli mamy 16 700 wtyczek i rzadko się zdarza, żeby jedna była duplikatem drugiej, to możecie sobie wyobrazić, ile rozwiązań jest out of the box. Przez pierwsze 2 lata, jak uczyłem się WordPressa, nie umiałem linijki PHP, a oddawałem gotowe projekty bez programistów, więc naprawdę dużo rzeczy można zrobić. I to istotne już dla osób, które zarabiają na tej branży. Klienci szybko się go uczą. Klienci naprawdę szybko się go uczą do tego stopnia, klienci szybko uczą się WordPressa, że oddajecie im projekt i potem jest okres poprawek, 2 tygodni, kiedy klient, powiedzmy, wysyła wam swoje uwagi. Projektu nie oddajecie, jest ostatnie spotkanie, kiedy próbujecie klienta nauczyć WordPressa, a klient go umie. Umie go, bo się nauczył sam. Bo przed zalogował się, sam sobie dodał strony, sam sobie dodał wpisy. Zasadniczo, jeśli klient korzysta z klienta pocztowego, to raczej się WordPressa nauczy i dla mnie jest to naprawdę istotny element. Plus jest coraz więcej darmowych filmów, więc nawet nie musicie sami nagrywać własnej dokumentacji. W paru słowach, co WordPress zmienił dla mnie. Jako dla dewelopera, jeśli jest tutaj ktoś, kto jest na podobnej sytuacji jak ja, no to pewnie w jakiś sposób przekłada się też na waszą pracę. Po pierwsze, był pierwszą otwartą platformą, którą w życiu zgłębiłem. WordPress jest platformą, którą lubię, gdzie na co dzień czytam wszystko, co się dzieje, w wolnych chwilach zgłębiam kod źródłowy. Dlaczego to mówię? Dlatego, że jest łatwy do zgłębienia. Jeśli jesteście amatorami, nie wiem, nie przeczytaliście 12 tysięcy Nixa, to jest to dobry punkt, żeby zacząć. Kod jest świetnie opisany, funkcje się intuicyjnie nazywają i łatwo się z nim zapoznać. Jest platformą, która umożliwiła mojej firmie płynność finansową. I moim zdaniem to jest bardzo istotne dla wszystkich, którzy zarabiają na tej pracy. Jest wielka różnica, czy oddajecie stronę gotową w ciągu tygodnia, czy w ciągu miesiąca. Bo jeśli oddajecie ją w ciągu tygodnia, to jesteście w stanie zrobić 4 strony w miesiącu. Jeśli oddajecie ją w ciągu miesiąca i klient wam nie zapłaci, no to wiecie przysmaki, które Michał nam serwuje tutaj. Więc wszystkim, którzy chcą zarabiać, z całą pewnością mogę polecić WordPressa jako platformę do szybkiej pracy i bardzo szybkiego oddawania projektów. No i co jest dość istotne, społeczność WordPressa jest otwarta i w moim odczuciu naprawdę prosta do wdrożenia się. Więc łatwo jest oddać coś w momencie, kiedy sami się wdrożycie w tą platformę. Państwu, w co jestem w tym momencie zaangażowany? Żeby powiedzieć taką ciekawostkę na koniec, może nie żeby was zachęcać, żeby się coś zaangażować, ale 2 projekty, jeden mój, jeden amerykański, w który jestem zaangażowany. Shop. Z WordPressem był problem. Problem mianowicie taki, nie było dobrego sklepu. Nie było dobrego sklepu przez lata. Programista z firmy... Bądź co bądź, jeśli kiedyś słyszeliście o WP e-commerce, darmowym skrypcie, który jest promowany na WordPress.org jako skrypt sklepowy, trzymajcie się z daleka. Ktoś mi tutaj dzisiaj opowiadał o pisaniu kodu na sztywno i wpisywaniu, powiedzmy, na sztywno kodu bez przemyślenia w dawny kod. Cały WP e-commerce, czyli jedyny skrypt sklepowy do 2 lata temu, był napisany w ten sposób, czyli był kosmicznie ciężki, deweloper nie oferował żadnego wsparcia, a jeśli coś nie działało, to nie było szansy tego naprawić. Czyli zasadniczo wraz z czasem, jak projekt się rozwijał, mieliście coraz mniej funkcjonalności, bo niektóre funkcjonalności powoli umierały. Shop jest alternatywą. Ma jedną wadę, jest projektem płatnym, jest projektem otwartym, kod jest otwarty, ale żeby dostać kopię i jej używać, trzeba zapłacić. Natomiast nie jest to dużo. Licencja deweloperska, jeśli się nie mylę, kosztuje $500 i macie nielimitowaną ilość instalacji, czyli zasadniczo za $500 macie skrypt sklepowy dla nielimitowanej ilości klientów i nielimitowane aktualizacje. Co jest istotne na temat shopa? Shop jest bardzo, bardzo dostosowany pod deweloperów. Zasadniczo polecam to wszystkim osobom, które lubią napisać swoje strony i są już na tym etapie, czyli nie out of the box, lubią troszkę napisać, ale w oparciu o shopa możecie zrobić zasadniczo wszystko. Możecie sobie postawić najprostszy sklep internetowy, możecie sobie postawić sklep na wzór iTunes z pobieraniem plików. Praktycznie każda wariacja jest obsługiwana, bo został napisany tak, żeby nie wspierać wszystkiego out of the box, ale żeby wspierać potencjalnie wszystko, jeśli deweloper zna kod i ma czas, żeby zapoznać się z API.
I teraz drugi projekt, który zaraz wam po części pokażę, jest to mój malutki projekt, który sobie rozwijam od roku. I w skrócie o co chodzi. Chodzi o przyspieszenie pracy. I mówiłem wam o miesiąc a tydzień. Robimy jedną stronę przez miesiąc, robimy jedną stronę przez tydzień. Jest duża różnica, mamy tutaj czterokrotność. Z wykorzystaniem Expresso, żeby was nie oszukać, czas robienia strony w naszej firmie spadł do dnia. I mówię o gotowej stronie z tekstami, grafiką, podpiętym CMS-em na serwerze, optymalizacją pod SEO, zgłoszeniem do wyszukiwarek i tak dalej. I gdzie tutaj jest wizja? Powiem tak. Wszyscy, którzy robili stronę, wiedzą jedną rzecz. 85% pracy się powtarza. Czy ktoś ma inną opinię na sali, że 85% pracy przy tej stronie się powtarza? Nie. No to w skrócie 85% pracy staramy się zamknąć w interfejs. Interfejs dla małp w gruncie rzeczy. Staramy się zamknąć w interfejs spójny z iPadem na zasadzie drag and drop wszystkiego, na zasadzie ustawiania paddingów i ustawiania marginesów w kluczowych elementach za pomocą sliderów, na zasadzie automatycznego generowania kolorów, łącznie z gradientami. I to wam w skrócie zaraz pokażę, jak działa. Jest to paskudna, wczesna beta, której nie mam czasu rozwijać, ale jest jakiś potencjał tutaj. Plus chciałem wam w skrócie pokazać najważniejsze funkcje WordPressa, żebyście zobaczyli, jak przyjazne to jest, bo prezentacja się zasadniczo skończyła. Czy więc czasie macie jakieś pytania do mnie, póki będę odpalał? Jestem bardzo otwarty, pracuję w zawodzie, więc jeśli macie praktyczne pytania, to słucham. A jak nie, to odpalam instalację. Okej, słuchajcie, tak wygląda panel administracji WordPressa. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. W tym momencie panel jest po angielsku, ale myślę, że to też ułatwi nam rozmowę o większości rzeczy. Z istotnych rzeczy, o których mówiłem, z takich prostych. Ten pasek na górze to jest chwalony bardzo przez WordPressa tak zwany admin bar, który podąża za wami na frontendzie. Jeśli go ustawimy, może też podążać na backendzie i pozwala na łatwe dojście do najważniejszych funkcji. Jest to bardzo wygodne, kiedy faktycznie zaczniecie korzystać ze strony, a jako buyer tak naprawdę nie spełnia dość istotnych funkcji. Tutaj ustalę, że podążał za mną na backendzie. No i gdzie jest pomocny? Pozwala na przykład łatwo się przełączać po najważniejszych funkcjach stron, natomiast pozwala też na bardzo intuicyjny dostęp do stron z grupy Multisite. Czyli tutaj widzicie, że mam zakładkę My Sites, moje strony. Jestem zalogowany jako super admin na konto testowe i mam dostęp do wszystkich stron. W tym momencie są dwie. Jedna nazywa się WordPress, druga nazywa się Lucas Test Site. I w każdej chwili mogę sobie przejść do panelu administracji, dashboard, do tworzenia nowego posta, do zarządzania komentarzami albo do samej strony jednym kliknięciem. I teraz przechodzę sobie na przykład do Lucas Test Site. I w każdej chwili mogę wrócić do zarządzania poprzednią stroną. Nie jestem proszony o ponowne zalogowanie się, nie jestem proszony zasadniczo o nic, administracja jest naprawdę bardzo prosta. Druga rzecz, którą chciałem wam pokazać tutaj, to administracja siecią. W momencie, kiedy macie odpaloną sieć, i tutaj dość istotna informacja, WordPress domyślnie nie pozwala na instalację sieci. Jeśli chcecie sobie zapisać jedną krótką rzecz do zgooglowania, gdybyście chcieli odpalać sieć, komenda wygląda... Dajcie mi chwilę. Komenda wygląda tak, zasadniczo zgooglujcie sobie WP Allow Multisite, nadal jest to opcja dla deweloperów i nie jest dostępna out of the box. Zasadniczo taką komendę dodaje się do WP Configa i w tym momencie macie możliwość instalacji całej sieci stron. I teraz jak wygląda tworzenie sieci? W panelu administratora macie coś, co nazywa się Network Admin i po kliknięciu tej opcji przechodzicie do administracji siecią. Załóżmy, że chcemy utworzyć nową stronę, gdzie w przeszłości na utworzenie nowej strony poszłoby wrzucenie plików na FTP, instalacja bazy danych, instalacja zasadniczo samego WordPressa w oparciu o tą bazę danych, konfiguracja domeny, konfiguracja permalinków, wrzucenie pluginów, których potrzebujecie i cała reszta. W wypadku, kiedy macie sieć multisite, tworzycie sobie stronę tak jak konta, nie wiem, jak konta na Facebooku. Zakładacie sobie stronę, tytuł, dodajecie e-mail, site.